Rafy koralowe Morza Czerwonego to niezwykły, różnorodny ekosystem mieniący się wszystkimi barwami tęczy. Setki gatunków kolorowych ryb i koralowców przyciągają tu rzesze nurków. Prowadzę tu badania od 2 lat, a interesują mnie ryby, których nurkowie często nawet nie zauważają, ponieważ są bardzo małe i nie rzucają się w oczy. Jesteśmy w Dahab w Egipcie, po zewnętrznej stronie rafy koralowej zwanej Islands. Przy piaszczystym dnie, na głębokości około 16 metrów, rosną m.in. krzaczki koralowca Acropora. Tak właśnie wygląda środowisko życia niezwykłego gatunku ryb należącego do rodziny babkowatych. Bryaninops natans. Długość ciała dorosłych osobników nie przekracza 4 cm, dlatego łatwo je na rafie przeoczyć. Ich ubarwienie jest zupełnie niezwykłe. Przeźroczyste ciało, żółte organy wewnętrzne i duże różowo-fioletowe oczy. Natansy są terytorialne i występują wyłącznie nad krzaczkami kilku gatunków Acropora. Nazwa natans oznacza po łacinie pływający. Rybki najczęściej unoszą się w toni wodnej, wychwytując drobinki planktonu. To pływanie czyni je wyjątkowym gatunkiem babek, ponieważ większość przedstawicieli tej rodziny przesiaduje na podłożu. Celem moich badań jest sprawdzenie, czy Bryaninops natans nadają się do hodowli w akwariach morskich i jakich warunków potrzebują, aby móc rozmnażać się w niewoli. W zeszłym roku opisałem szczegółowo środowisko życia natansów, w tym roku natomiast zająłem się wstępnym monitoringiem ich zachowań. Przez 2 tygodnie codziennie rano przy tym samym stanowisku występowania natansów ustawiałem sprzęt do rejestracji. Niewielki statyw obciążony ołowiem oraz mała kamera wyposażona w dodatkowe źródło zasilania. Fabryczna bateria kamery umożliwia około godzinę ciągłej pracy. Do moich celów było to o wiele za mało. Konieczna była modyfikacja obudowy, tak aby można było podłączyć zewnętrzne źródło zasilania. Zamknięty w kawałku rury PCV żelowy akumulator oraz zasilacz do zapalniczki samochodowej znakomicie spełniły swoje zadanie. Z takim systemem kamera mogła pracować bez przerwy nawet 12 godzin. Na rafie Islands nurkują całe tabuny turystów. Solidny kawałek łańcucha i 2 kłódki zabezpieczały sprzęt przed ewentualną zmianą właściciela. Każdego dnia powtarzałem tą samą procedurę. Rano rozstawiałem sprzęt, a po południu nurkowałem ponownie, aby wyłączyć nagrywanie i wyjąć sprzęt z wody. Jeszcze tylko drobne poprawki położenia kamery i już mogę rozpocząć kolejny dzień nagrywania zachowań natansów. Oto typowy obraz z kamery monitorującej. W sumie udało mi się zgromadzić około 90 godzin materiału. Przez większą część czasu natansy unoszą się spokojnie nad akroporą i żerują na drobinkach planktonu niesionych przez prąd wody. Niemal codziennie zdarzają się jednak w ich życiu momenty bardziej dramatyczne. Oto chyba najgorsze niebezpieczeństwo – atak drapieżników. Ciemna ryba z wąsikami na brodzie to należący do barwenowatych Parupeneus cyclostomus. Towarzyszą mu 2 wargacze – to samice Gomphosus ceruleus, których wydłużony pyszczek znakomicie nadaje się do chwytania drobnej zdobyczy wśród gałązek Acropor. Te 2 gatunki często polują razem, siejąc prawdziwy postrach wśród małych mieszkańców rafy. Proszę zwrócić uwagę na reakcję natansów. Natychmiast w panice schowały się w akroporze i nawet ślad po nich nie został. Kolejna sytuacja. Ponownie kontakt z większą rybą, ale tym razem należącą do rodziny Pomacentridae. Widać różnicę w zachowaniu natansów. Uciekają, ale nie chowają się między gałązkami akropory. Dobrze wiedzą, że intruz nie odżywia się małymi rybami. Wreszcie odwrócenie ról. Teraz to natans będzie napastnikiem. Na scenę wpływa para chetoników Chetodon paucifasciatus. Jeden z nich jest zbyt ciekawski, podpływa zbyt blisko i dostaje po nosie od natansa. Przyjrzyjmy się tej scenie w zwolnionym tempie. Przebywający stale po lewej stronie akropory natans zachowuje się tak, jakby czegoś pilnował i dlatego właśnie odgania paucifasciatusa. Świadczy to o tym, że natansy znakomicie sobie radzą z rozpoznawaniem innych mieszkańców rafy i doskonale wiedzą, przy kim na co mogą sobie pozwolić.
Ten zarejestrowany dzięki monitoringowi fragment uświadomił mi także, że na rafie rzeczywiście spotyka się od czasu do czasu pojedyncze natansy unoszące się nad jedną i tą samą gałązką akropory. Dlaczego to robią? Zacząłem bliżej przyglądać się takim pilnowanym gałązkom akropor. Gołym okiem niewiele się jednak dało zobaczyć. Dopiero wykorzystując makrofotografię udało mi się odkryć, że na takich oczyszczonych z żywej tkanki gałązkach jest złożona ikra, prawdopodobnie należąca do natansu. Udało mi się nawet zarejestrować moment wykluwania się jednej z małych rybek, która błyskawicznie ucieka do góry w toń wody. Obejrzyjmy ten moment jeszcze raz w zwolnionym tempie. Na razie nie mam pewności, że znaleziona przeze mnie ikra należy rzeczywiście do natansu. Być może to jakiś inny gatunek składa jaja na oczyszczonej akroporze, a natansy traktują takie miejsce tylko jako spiżarnię. Aby poznać odpowiedź na to pytanie, będę musiał przyłapać natansy na gorącym uczynku, czyli w momencie tarła. Jestem pewien, że rybki te mają w zanadrzu jeszcze nie jedną tajemnicę, dlatego w przyszłym roku na pewno wrócę do Dachau, aby kontynuować obserwacje małych babek z Egiptu.